Cześć, dziś wykonam makijaż paletą z Affect Nowością. Jest to Secret Beauty, która powstała we współpracy z Karoliną Matraszek. Mamy w tej palecie 9 cieni, są dwa błyszczące, reszta matowych, bronzer i róż. I pokażę Wam właśnie i te produkty do konturowania, jak się u mnie sprawują, tak samo jak cienie. Także nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Zacznę sobie od tej części do twarzy. Najpierw wezmę sobie bronzer. Dosyć mocno się pylą te produkty, bardziej, zdecydowanie bardziej niż te na przykład bronzery z Affect, które powstały z Pro Makeup Academy. Ale okej. Bardzo łatwo się rozprowadza, tak miękko. Samo się tak naprawdę blenduje. Jeżeli chodzi o odcień, jest lekko opalający w moim przypadku. Przy ciemniejszych karnacjach będzie delikatnie podkreślał te kości policzkowe. Jeśli jesteście mocno opalone albo macie taką naprawdę ciemniejszą karnację, to może być nawet chłodniejszy niż cieplejszy, bardziej konturujący. W moim przypadku jest taki właśnie lekko ciepły, jak widzicie. Ale podoba mi się, bo nie jest właśnie ani zbyt ciepły czerwony, ale też nie jest zimny. Więc jest dosyć, powiedziałabym, uniwersalny, jeśli chodzi o karnację. Też chcę nałożyć dosyć sporo tego produktu, tak trochę opalić sobie skórę, bo nałożyłam trochę zbyt jasny podkład do mojej teraz opalenizny. Więc tutaj postaram się jakoś w miarę to wyrównać, więc cieszę się, że jest lekko opalający. Właśnie bardzo ładnie będzie podkreślać tę opaleniznę, tę skórę. Nie będzie taka, wiecie, zimna. Ale bardzo łatwo się rozprowadza. Bardzo, bardzo łatwo. Przechodzę teraz do różu. Ten tutaj, on jest, powiedziałabym, brudnym różem, który ma satynowe wykończenie. I to jest róż, który jest dosyć uniwersalny, również tak samo jak bronzer, co jest super. Z tego względu, że on będzie pasował przy większości karnacji, ponieważ on nie jest zbyt zimny. On ma taką odrobinkę może ciepła, taką naprawdę nutkę, dzięki czemu nie pasuje tylko dla blondynek jasnych karnacji, takich właśnie w chłodnych tonach, tylko równie dobrze odrobinkę można nałożyć na trochę cieplejsze karnacje i to też będzie ładnie wyglądało. Ja na przykład, jeśli chodzi o moje preferencje, lubię mieć cieplejsze róże. Jakoś lepiej jakby ożywiają moją cerę i tak się w nich lepiej czuję. Natomiast jeśli chodzi o ten róż, również się w nim komfortowo czuję, fajnie ożywia tę cerę, bo też on jest taki matowy, płaski. Tak go już omawiam dosyć szczegółowo, bo już go używałam, więc jakby mogę więcej na jego temat powiedzieć. I tak, zdecydowanie jest to ładny róż. Jest mocno napigmentowany, jak możecie zobaczyć. Dużym, puchatym pędzlem nałożyłam, żeby właśnie nie zrobić zbyt dużej plamy. I pigmentacja faktycznie jest. Tutaj sobie jeszcze połączę z bronzerem. Ale tak, ładnie ożywia cerę, ładnie podkreśla. Też to jest ładny odcień różu dla kobiety dojrzałej. Właśnie jeśli tak myśląc pod względem pracy z klientką, to jak najbardziej ten róż też by super pasował dla takiej cery. Widzicie, lekko odbija to światło, odrobinkę, co jest naprawdę super. Nie jestem jakąś wielką fanką takich typowo suchych, matowych róży, bo one wyglądają płasko. Lubię, kiedy ten róż też dodatkowo lekko ożywia tę cerę. No i tak, jeżeli chodzi o produkty do twarzy, to by było na tyle. Rozświetlacza tutaj nie mamy, więc ja sobie użyję rozświetlacza z Annabelle Minerals. To jest odcień Diamond Glow. I przechodzimy do makijażu oka. Na powieki nałożyłam sobie mieszankę dwóch odcieni korektora Start Shape Tape, który będzie stanowił moją bazę pod cienie. I najpierw sobie górną część powyżej załamania powieki utrwalę, myślę, że mieszanką tych dwóch odcieni, bo ten będzie dla mnie za jasny. On jest lekko wpadający w róż, no właściwie nie lekko, a dosyć mocno. Połączę, widzicie, to też się tak samo pylą te cienie jak te produkty do twarzy. Bardzo mocno, mocniej niż inne produkty z Affectu, które miałam do tej pory.
Więc trzeba na to zwrócić uwagę. Wezmę sobie ten środkowy cień. Bardzo mi się on podoba. Jest takim przybrudzonym czerwienią różem. Mogłabym tak określić. I nałożę sobie na powiekę ruchomą. Zaczynam od zewnętrznego kącika oka i dojdę sobie nim mniej więcej do środka tej powieki. Biorę sobie go teraz tak na czubeczek tego pędzla i delikatnie tutaj rozcieram te granice jeszcze, wychodząc tym cieniem troszkę wyżej. Sięgam teraz po to bordo. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie się z nim pracował na powiece, bo to są trudne kolory. Ogólnie właśnie biorę te takie trudniejsze, które lubią robić plamy, lubią się właśnie nierównomiernie rozprowadzać. Na razie, jeżeli chodzi o ten, jest w porządku. Zobaczymy ten ciemniejszy. Oczywiście zdjęłam go sobie na dłoni, nadmiar. Wzięłam mniejszy pędzelek i tutaj sobie podkreślę jeszcze bardziej załamanie powieki. Dodam sobie jeszcze trochę. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest ok, widzę, że przyciemnił mi. Jest chłodniejszy niż ten poprzedni. To na pewno, bo widzę, że się trochę ten makijaż ochłodził. Na pewno też wychodzi jaśniej niż w tej paletce. Nie jest aż tak właśnie czerwony. Myślę, że jeszcze sobie przyciemnię zewnętrzny kącik oka i użyję tych dwóch brązów. Albo wiecie co, może tych. Znaczy czerń i chłodniejszy brąz. Po tym mamy cieplejszy. A tutaj jest ten chłodniejszy, myślę, że ten chłodniejszy będzie po prostu lepiej pasował do tej czerwieni. Także tak, połączę te dwa kolory. Więcej tego brązu jednak, ta czerń ma tylko trochę przyciemnić ten brąz. Wcisnę sobie tutaj właśnie trochę w zewnętrznym kąciku. Zobaczymy, jak te cienie się w ogóle na siebie nakładają. Czy jest to możliwe? Czy nie będą znikać, bo tak się czasem dzieje. Teraz sięgnę sobie po ten najjaśniejszy cień, który właśnie lekko wpada w różowe tony. Chociaż to też będzie zależało, bo na niektórych karnacjach on będzie bardziej wpadał w beż żółty, a na niektórych bardziej w różowe. Podobny jest właśnie taki cień w Afekcie, który powstał we współpracy z Pro Makeup Academy. Właśnie on wygląda różnie na różnych karnacjach. I wciskam go sobie tutaj wewnętrzny kącik oka, żeby to rozjaśnić. Jest super napigmentowany. Przechodzę teraz do dolnej powieki i wezmę sobie ten brudny róż, powiedzmy. Połączę chyba z tym brązem cieplejszym, tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Zdejmuję oczywiście sobie nadmiar na dłoni. Malutkim pędzelkiem tutaj sobie wklepuję, zaczynając od zewnętrznego kącika oka. O, tak będziecie lepiej widzieć. Żeby troszkę dodać błysku, bo tutaj mamy dwa błyszczące cienie, ten taki właśnie fiolet i rose gold, to wezmę ten fiolet, sobie nałożę na dolną powiekę odrobinę. Nie nakładam go już na żadną bazę, tylko niech będzie tak jak jest. Zobaczymy, jak się tutaj przyklei. I nakładam tutaj na środek dolnej powieki.
No, to jest fiolet, który tutaj opalizuje na róż, bordo właściwie, więc w tym makijażu super to się wszystko dopełnia. Też przepięknie by ten cień wyglądał jako tutaj przydymienie na górnej powiece, takie smoky. Już to widzę, to by było też piękne. Ale zostawimy sobie górną powiekę w macie, tak jak jest. I jeszcze wracam do tego jasnego cienia i rozjaśniam sobie wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Poza kamerą dokończam makijaż i tak na szybko Wam powiem, czego użyłam. Na linię wodną oka nałożyłam brązową kredkę z Gosha. Jest to Woody Eyeliner numerek 002. Na ustach mam konturówkę z Glam Shop, która powstała we współpracy z La Makeup Bella. To jest numerek 3. Rzęsy nałożyłam z Eylure. To jest Fluttery Light. Coś podobnego jak Ardell The Miwis Piece. A więc tak finalnie wygląda skończony makijaż, jeżeli chodzi o tę paletę. Dobrze mi się dzisiaj z nią pracowało. Absolutnie rewelacyjny ten bronzer mi się super sprawdza na mojej karnacji. Natomiast uważam, że przy ciemniejszych karnacjach właśnie będzie wyglądał na chłodniejszy, bardziej konturujący. No i może być dla niektórych nawet zbyt jasny. Jeśli chodzi o róż, to super się sprawdzi na pewno u blondynek, u takich karnacji neutralnych, chłodniejszych. Dla cieplejszych osób, które mają bardziej żółte tony na skórze, bardziej żółte tony skóry po prostu, może być trochę za różowy, ale to już zależy, jak kto lubi. Jeżeli chodzi o cienie, na ten moment jestem z nich zadowolona, pigmentacja jest super, trochę bardziej się sypią niż te inne z efektu, które i tak się dosyć mocno sypią. Dobrze mi się z nimi pracowało, jeszcze Wam dam znać po kilku dniach użycia, bo gdy raz użyłam tej palety tak na szybko w makijażu dziennym, powstawały mi jakieś dziwne plamy i nie wiedziałam, z czego to wynikało. Dzisiaj jakby idealnie mi się z nimi pracowało, więc jeszcze je przetestuję i dam Wam znać właśnie tu już pod koniec tego filmu, jakie są moje faktycznie końcowe wrażenia, żeby też Wam nie powiedzieć, że teraz jest super ekstra, wszystko świetnie, a później, gdy będę używała dalej, się okaże, że jednak coś tam mi nie pasuje. Więc wtedy jeszcze sobie poużywam tych brązów, może coś z nimi jest inaczej, nie wiem. W każdym razie ja jestem zadowolona na ten moment. Mam nadzieję, że makijaż Was zainspiruje do wykorzystania, może na jakąś imprezę, może wesele już teraz się zaczęło, więc może w tę stronę. Ogólnie uważam, że jest to bardzo fajna paleta na wyjazdy, z tego względu, że ona nie jest jakoś bardzo, bardzo duża. Ma lusterko, dodatkowo właśnie cienie podstawowe, więcej nawet niż potrzeba. Ja zazwyczaj nawet jak biorę na wyjazdy, to i tak nie używam, tylko biorę jakieś podstawowe, ale mimo to one są, tak? Mamy tutaj również bronzer, róż, wystarczy tylko dobrać sobie swój ulubiony rozświetlacz i tyle. Także naprawdę świetna sprawa. Także to tyle na ten moment i do usłyszenia za kilka dni. Tak jak obiecałam, wracam do Was po kilku dniach z taką końcową moją opinią na temat tej palety z Affect. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te produkty do konturowania, ten róż i bronzer, bronzer uwielbiam, używam go teraz codziennie. Świetnie mi się rozprowadza, nawet lepiej właśnie niż ten bronzer z Affect, właśnie w tym złotym takim opakowaniu, który powstał z Pro Makeup Academy. Łatwiej się po prostu rozprowadza. No i ten odcień jak najbardziej mi pasuje na ten moment. Także po niego często sięgam. Róż też lubię, natomiast jak mówię, ja też lubię trochę bardziej ciepłe róże, także używam go, ale nie codziennie. Jeśli chodzi o cienie, to co tak się zastanawiałam, co było nie tak z jakimś cieniem, który nie za bardzo mi się rozprowadzał. Dzisiaj też go użyłam i chodzi tutaj głównie o ten taki neutralny brąz. On, tym bardziej nałożony na powiekę, która jest utrwalona czy pudrem, czy też cieniem. Ja akurat dzisiaj utrwaliłam sobie powieki pudrem i dopiero wtedy nałożyłam ten cień. Trochę bardziej trzeba się napracować przy jego rozcieraniu, żeby nie powstały plamy, żeby nie powstały takie prześwity. Do dzisiejszego makijażu oka wykorzystam właśnie ten neutralny brąz, żeby go jeszcze sprawdzić tak w 100%, czy faktycznie on
mi się aż tak nie bardzo podoba i faktycznie tak jest. Jak również tego takiego śmietankowo-różu, beżu, bardzo jest napigmentowany, uwielbiam go właśnie używać do rozjaśnienia sobie wewnętrznego kącika oka i odrobinę tego nude, którym rozjaśniłam sobie ten brąz tutaj troszkę bardziej powyżej załamania powieki. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje opinie, ja jestem bardzo zadowolona z tej palety. Jedynie, tak jak mówię, z tym brązem trzeba się trochę bardziej nabawić, trochę delikatniej, bardziej ostrożnie rozcierać właśnie na powiece. Jeżeli chodzi o pozostałe cienie, to jestem jak najbardziej zadowolona. Też jeśli chodzi o ten makijaż, który Wam pokazywałam wcześniej z tymi różami, wszystko pięknie się trzymało przez cały dzień, bo go nosiłam do samego wieczora. Nic nie zblekło, nic nie zniknęło, nie porobiły się żadne plamy, także naprawdę te czerwienie, bardzo dobra robota. Tylko to jak mówię, one wychodzą trochę jaśniej niż w opakowaniu, na oczach wychodzą jaśniej niż w opakowaniu. I chyba tyle, jeżeli chodzi o te palety. Jeśli myślałyście o niej, czy warto, czy też nie, uważam, że jest ciekawa. Można zwrócić na nią uwagę. Na pewno będzie super na wyjazdy. Jeśli chcecie mieć taką jedną paletę, to jak mówię, dołożyć sobie tylko rozświetlacz i mieć wszystko już w jednym miejscu. Tak, najbardziej warto też. To opakowanie jest bardzo takie trwałe. Uważam, że spokojnie właśnie na wyjazdy będzie super. Jeśli macie te palety, to koniecznie dajcie znać, co Wy o nie myślicie, jak się u Was sprawdza. Może też macie podobne wrażenie co do tego neutralnego brązu. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!